We'll be right back.
Cześć, witajcie. Ramki mam już polakierowane, więc czas na małe podsumowanie. Jak pamiętacie, wszystkie łączenia były zacinane pod kątem 45 stopni, oczywiście na pilarce tarczowej. I tak się, słuchajcie, rozpędziłem z robotą, że zapomniałem przed klejeniem sprawdzić, czy wszystko jest dobrze pozacinane, czy kąty się zgadzają. Pokleiłem, zacząłem ściskać i dopiero sobie o tym przypomniałem. Zacząłem sprawdzać wszystkie łączenia, czy nie ma gdzieś szczelin, czy przekątne się zgadzają i słuchajcie, wyszło wszystko idealnie na wszystkich trzech ramkach. Także po pierwsze, bardzo ważna rzecz, dobrze zacięte kąty, a druga bardzo ważna rzecz to ściski, których używamy i tutaj, słuchajcie, nieważne jaka firma, polecam naprawdę ściski taśmowe do robienia ramek, ze względu na to, że te ściski dociskają nam z taką samą siłą te cztery punkty, i mamy, pod warunkiem oczywiście, że wszystko jest dobrze zacięte, mamy wszystko dobrze dociśnięte, jeden element do drugiego. Także naprawdę rewelacja, wyszło to świetnie i jeśli ktoś robi takie ramki, czy jakieś inne, po prostu pod zacięciem właśnie kątów pod 45 stopni, naprawdę polecam, bo ściski taśmowe zdecydowanie lepszym są rozwiązaniem niż na przykład ściski płaszczyznowe, gdzie będziemy dociskali w ten i w ten sposób, tak? Tylko tak jak mówię, no warunek, żeby to było wszystko dobrze zacięte pod odpowiednim kątem. Wtedy musi to po prostu pasować do siebie i wszystkie przekątne, wszystko się będzie zgadzało. Ja jeszcze, słuchajcie, te wszystkie łączenia, które były zacinane, wzmacniałem małymi kołkami domino o wymiarach 5x30, mam już napisane, ledwo widać, ale widać, 5x30. Wszystkie pęknięcia i ubytki były wypełniane systemem Termel, czyli poliamid, który jest wprowadzany na gorąco, studzimy, ścinamy nadmiar i możemy szlifować i nadawać kształt. I tutaj mamy, słuchajcie, przykład, jak to po prostu wygląda właśnie nawet na krawędzi na samym rogu. Normalnie myślę, żeby było to do wycięcia, a mi to zajęło, naprawienie tego, wypełnienie tego zajęło mi dosłownie chwilę i wygląda to naprawdę bardzo oryginalnie i świetnie. I na pewno będzie to strona, która będzie widoczna. Tutaj był użyty kolor z palety o nazwie Sęk. Jeszcze z tyłu, słuchajcie, robiłem frezowania frezarką Festool pod mocowanie na jakieś tam wkręty do ściany. Robiłem tak, żeby można było wieszać w dwóch pozycjach, czyli po szerokości i po długości. Później jeszcze dłutem małym robiłem jakieś tam delikatne wgłębienie od krawędzi w głąb, żeby się to po prostu trzymało, żeby nie spadło. Także tak to wygląda. Oczywiście w każdej sztuce jest to zrobione tak samo. Nie wiem, czy wspominałem materiał dąb. Jeśli chodzi o, słuchajcie, wymiary, szerokość każdej sztuki 90 mm. Grubość wychodziła 19 mm i wymiary, może zaczniemy od tej najmniejszej. cm x 30 cm, kolejna 30 x 40 i 40 na 50. I takie trzy sztuki. I tak to wygląda. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.